Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę w Mother 3 i lecimy sobie dalej na północ do tego jednego takiego kręgu zaznaczonego na biało. Nie mamy już daleko, więc zaraz będziemy mogli tam dotrzeć. Tam, jeśli dobrze pamiętam, to mamy odnaleźć Ionię, więc jeżeli nam się to uda, to będzie to na pewno duży plus, bo to chyba już ostatnia igiełka została do wzięcia. Natomiast czy weźmiemy ją my, czy zgarnie ją być może kto inny, to już jest inne pytanie. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do akcji. Was zapraszam do subskrypcji kanału oczywiście, a ja tutaj się zastanawiam, bo widzę jakiegoś fioletowego robaczka, który jednak nie podchodzi do nas. Właściwie to one wszystkie się tylko cofają, jak my próbujemy. Interesujące, bo jest ich więcej. Być może są to po prostu jacyś słabsi przeciwnicy, którzy z nami nie chcą zadzierać. Zobaczmy, co nam powie Szczałka. Szczałka nam wskaże kierunek. To nie jest Szczałka, to jest oczywiście Jaszczu Szczałka. Szczałurka. Szczałurka? Czy nie wiem, czy to brzmi sensownie, ale powiedzmy, że Szczałurka. Oczywiście mamy iść w prawo. Mapa też nam to potwierdza, więc możemy się spokojnie udać w tym kierunku. Żabki nie musimy korzystać dzisiaj, ale pozdrowionka dla ciebie, żabunio. My natomiast lecimy do góry. Tutaj są... A, to są te, co tworzą przejście nam na drugi brzeg. Faktycznie było coś takiego. Świat tej gry, jakby nie patrzeć, nie znika nagle. Jak tylko miniemy dany segment, tam wciąż pewne rzeczy pozostawiam. Pytam się, jak skały przed nami uciekają w tym momencie, tak potężni jesteśmy. To dopiero jest, można powiedzieć, swego rodzaju pokaz dominacji siły. O! O, rozpoznaję ten teren. Dom Ioni jest na północ stąd. Zachodnia ścieżka tam powinna nas doprowadzić. Chodźmy. No dobra, jeżeli tak powinno być. Na bok skały. Ja tutaj przechodzę w tym momencie. Proszę mi nie zagracać drogi, ani nie przeszkadzać. O! Co to było? Nagle straciliśmy władanie we własnych członkach? Czy po prostu to było jakieś trzęsienie ziemi? Chyba się potknęliśmy wszyscy zbiorowo. Wow, to naprawdę się zaczęsło. He? A co się dzieje takiego? A gdzie jest słoik tych piklów? Czy go upuściliśmy? To się właśnie pewnie dzieje, jak coś się bierze, co jest łatwe do upuszczenia i co się potem obraca i przesuwa samo z siebie. Ale nie powinno być ciężko znaleźć. Po prostu rozdzielmy się i poszukajmy. Bonnie, ty też pomóż. No Bonnie, oczywiście, że pomoże, proszę, Bonnie, to jest niebyle. Oto jako właśnie Bonnie będziemy działać w tym momencie. No Bonnie tutaj bardzo łatwo coś znalazła, proszę bardzo, co to? Czuję, że coś twardego znaleźliśmy. Coś twardego? Nie dowiemy się nigdy, co to było. To mogło być cokolwiek, co jest twarde. Ale Bonnie nie jest w stanie trzymać dwóch rzeczy naraz w buzi, a my to mamy, może mamy komuś zanieść? Proszę, proszę, weź to. To był Mage Look, okej, okay, to był przedmiot, który się w sumie przydaje, no, czasami, nie na bossów za bardzo. Co tutaj ciekawego znaleźliśmy? Zobaczmy, coś co jest smakowite, Duster. A, mam to znieść tylko do Stay, tak? Myślałem, że do kogoś innego mogę. No, bardzo fajnie, że możemy się wcielić w pieska przez jakiś czas przynajmniej zabawy. Psujący się eklerek, chyba nie chcemy psującego się eklerka, możemy go od razu wywalić. Nie, na pewno nie wyekwipować. Nie chcę takich rzeczy mieć nawet przy sobie. Dropujemy. Może by się przydał później, nie wiem, ale na ten moment tego nie potrzebujemy jednak. Jest kolejna świecąca się rzecz. Widzimy się może, to jest właśnie to, czego szukamy. Coś mięciutkiego. To nie będą ogórki, czyli pikle w takim razie. Recollection Bell. Co to robiło? Na pewno nie zapraszało ludzi na rekolekcję. No nie o to chodzi tutaj. To jest przypominający. Tak, no, leczy forgetful. Okej, okay, ten status po prostu leczy. Na szczęście nie za często byliśmy jego ofiarami w sumie do tej pory. Coś małego znaleźliśmy. Wydawało się, że znajdziemy to szybko, ale no cóż, co nagle to po diable, jak to się mówi. Ta mała rzecz to był Pumice Charm. Interesujące. A Pumice Charm to jest chyba coś do ubrania, tak mi się wydaje. Tak, 23 defensywy. Nie mogę tego teraz przekazać nikomu, bo jesteśmy w partii tak jakby sami. Więc musimy poczekać, aż wrócimy do bycia całą drużyną. Ale dobrze mieć taki czarmik. Więcej defensywy, zawsze spoko. Coś kwaśnego znaleźliśmy. Biegnij, bo nie biegnij. Co tam ciekawego? No i proszę bardzo, słoiczek. Ta-da-dam. Udało się nam znaleźć, wszyscy się zebrali. Udało się? Jest troszkę zabrudzony, ale to zdecydowanie jest ten słoik. No i proszę bardzo. Ok, skoro odzyskaliśmy badania z wszystkimi członkami drużyny, ten Pumice Charm daje 23 wszystkim tak naprawdę, by zadziałał pozytywnie. Damy jakąś tam rzecz, bo nie wiem, nawet nie wiem, co konkretnie przekazałem. A Pumice Charm przekażemy z kolei Stay. On teraz to musi jeszcze ubrać, co prawda. Mamy, co my mamy zamiast tego? Mamy Feather Charm, ale on daje mniej jednak. Wszyscy tutaj mają Feather Charm tak naprawdę, poza Bonim oczywiście. Dobra. Jest troszkę w takim wypadku lepiej pod kątem defensywy. Możemy iść dalej naprzód. Właściwie to
A nie mamy tutaj mapy już niestety, więc tutaj tego nie sprawdzimy. Ale co się może stać złego? Przecież onsenik zawsze spoko. Właściwie tam na zachodzie. Dobra, zobaczmy więc jak ten onsenik wygląda. Przynajmniej będzie jakieś fajne miejsce do... Boże, wszyscy się nas boją faktycznie. Nie musimy z nikim walczyć, jaka to przyjemna świadomość. O, jest też staruszek tam, którego dosyć często spotykamy w tych miejscach. Więc sobie pocilujmy tutaj przez chwilę. Co ma do powiedzenia ciekawego? Tak? Nie ma nic do powiedzenia ciekawego. Proszę bardzo. Pływamy, pływamy. Chyba na full jesteśmy, ale wiecie, tak bardziej, żeby odhaczyć sobie tę wizytę, to zrobiliśmy. I zobaczmy, co ciekawego ma ten tutaj cricket. Tak, ja wiem, życie, biznes, etc. Czy masz coś nowego? To mnie interesuje. Boni może akurat. Clever Stick. Strong Gloves, to akurat zadziałają gorzej, ale te butki już zadziałają dobrze. Mam za mało kasy, muszę do żabki skoczyć. Other Hat. Cholera, dużo rzeczy jest, które możemy ogarnąć, tylko że my mamy za mało miejsca w ekwipunku na to wszystko. Chcielibyśmy się czegoś pozbyć. Spiky Weapon. Ofensywa, ale no, nie dla nas zbyt dobra, sprzedajemy. Luksusowy banan to akurat zostawimy sobie. Sekretne ziółko, Feather Charm. Feather Charm myślę, że też możemy sprzedać już. Beef Jerky, Memento Mission nie będziemy sprzedawać. Beef Jerky daje mało w sumie, więc sprzedamy. Teraz jeszcze jako Keiko byśmy mogli rzeczy sprzedać. Boeing Ribbon, nie potrzebujemy go. Miętówka, a myślę, że w tym momencie to nam się nie przyda. Cykada alarmowa, niech będzie. Sekretne herby. Nie herby w rozumieniu loga, tylko herby w rozumieniu bardziej pod herbatkę jakby nadchodząca, czyli ziółka. Kurde, no nie bardzo mam co sprzedać, wolałbym to wszystko mieć przy sobie. Zobaczmy, co możemy sprzedać u Dustera. Bandankę, jej nie potrzebujemy. Attack Attractor. Okej. Okay. To jest, może to się może w jakiejś sytuacji przydać. To jest coś z delfina, nie wiem po co to mamy. To jest kość z ucha delfina, tak? Tak, Jesus, mamy bardzo specyficzne rzeczy. Ten sprinting to tak, nie znam, proszę, ale damy to Boniemu, żeby miał sobie, bo nie ma całą plejadę secret herbów w sumie. Teraz ma też Made You Look, chyba, tylko kurde, czy my te rzeczy potrzebujemy? Kiedy mamy secret herby tak naprawdę? Dobra, mamy 5000, skoczymy sobie jeszcze szybko do żabki. Gdzieś tam była po... A, żabka jest tutaj, nawet nie musimy daleko iść w takim wypadku. Tak, chcemy coś konkretnego, nie zapisanie gry, chcemy pieniądze. Zobaczcie, ile mam pieniędzy. To szalona kwota, muszę powiedzieć. To wszystko dzięki levelowaniu. Przed ostatnim odcinkiem była taka sytuacja, że musieliśmy dużo levelować i potem... No, dużo pieniędzy zrobiliśmy dzięki temu. Teraz tak, Clever Stick to my na pewno chcemy. Chcemy go tu wyekwipować. Tak, i możemy sprzedać Vigor Stick, który nam się dzięki temu miejsce w ekwipunku nie zamknie nagle. Buty nas na razie nie interesują. Czapka oterowa albo crow bandana. No, my weźmiemy tą czapkę. Ekwipujemy, sprzedajemy alligator hat. Pumice charm mamy. Grilled fish, co robi? 120 HP. Grilled chicken 170 HP, proszę bardzo. To zaczyna się robić ciekawie. Coś jest tutaj jeszcze, secret herby można też kupić. To jest akurat super informacja, ale nie potrzebujemy ich w tym momencie. Keiko. Keiko, rękawiczki są mi niepotrzebne. Właściwie to Pumice charm tylko i możemy kupić takich rzeczy. Dobra, idziemy dalej w Dustera w takim razie. Duster nie potrzebuje nic z tych rzeczy. Butki możemy mu kupić. Sprzedamy tą Spiky Weapon. Kapelusz on nie potrzebuje, ale bandana mu się przyda. My sprzedajemy tą jaskółczą, zamienimy na krótszą bandanę. Ten charm wyekwipujemy, feather sprzedamy. No i Bonnie, czy ty coś jeszcze możesz tutaj dostać? Możesz czapeczkę. Proszę bardzo, ale tutaj nic z innych rzeczy nie potrzebujesz tak naprawdę, Bonnie. Więc kupimy ci tylko grillowanego chickena. On jest, ma niską zawartość tłuszczy, co ciekawe. To się na pewno nam przyda w naszych przygodach. I możemy stąd zrobić wypad już w sumie i iść dalej naprzód. Zobaczymy, dokąd nas to wszystko doprowadzi. Tutaj obawiam jakichś przeciwników. O, proszę bardzo, ci się już nas nie boją. Drzewa są już potężniejsze niż skały. To jest Tender Loving Tree, co jest żartem słownym oczywiście. A ono czule kochające drzewo. Niech będzie, będziemy się trzymać bezpośredniego nazewnictwa. Zobaczmy sobie, jak bardzo jest wytrzymałe. Pierwszą rundę jest w stanie wytrzymać w pełni. 40 to nie jest jakoś dużo jak na kryt, zwracam uwagę. O, zaczęło się palić. What the hell? To było... Dobrze, że zginęło, ale jakby ich było więcej. Jesus Christ, drzewa są potężne. Czy...
Czy w życiu realnym drzewa też wybuchają? O, to jest pytanie. Nigdy nie widziałem wybuchającego drzewa. Bardzo się teraz będę bał lasów. Mimo tego, że są wszędzie wokół mnie tak naprawdę. Jak się żyje w małej wsi, tak to jest. Lasy są absolutnie wszędzie. No dobra, w każdym razie 1800 expa, bardzo ładne te liczby są. Nie wiem, dlaczego to drzewo wybuchło w sumie. Tak naprawdę to nie ma wielkiego sensu. Fuck! O, już się drzewo też dołączy. Musimy w pierwszej kolejności zabić orła, bo inaczej zaboi nas bardzo ten wybuch. Dobra, on tutaj nas za 64 HP-ki troszkę przywalił. Na szczęście jedna tura wystarczy. O, drzewo wzywało matkę. To mi się tak średnio podoba, ale matkę zakładam, że tych iskląd na nim. Dobra, rozwalmy to drzewo. Niech ono cierpi tutaj. Ono wybuchnie? Nie, użyło jakiegoś ataku wsysającego, co nam zabrało ofensywę i defensywę. W sumie nie ma znaczenia, nawet jeżeli nas zwalnia nie wiadomo jak bardzo, to co to za różnica, skoro i tak się kończy walka zaraz po tym. Wsysają mortal damage oczywiście. Natomiast dzięki temu, że przeciwnik był, ten drzewo było ostatnim naszym przeciwnikiem, to nie za dużo nam to zrobi. Trzeba po prostu pamiętać, żeby nie zaatakować drzewa w pierwszej kolejności. Drzewa potrafią bardzo nieprzyjemnie nam odwdzięcić. Te małpy się nas boją, więc akurat tutaj za dużo pewnie ekspa też byśmy nie dostali. Zobaczmy, co tu jest na boku. Właśnie, prezencik. Mamy mapę. Super. Pytanie brzmi, gdzie my mamy iść tak naprawdę? Jest kilka wyjść stąd. Po prawej, po lewej. Jest też jedno przejście do góry. Więc pójdziemy najpierw w lewo, zobaczymy, co tam się czai. Małpko, odsuń się, nie chcemy z tobą walczyć w żadnym wypadku. Nie potrzebujemy tej krwi na naszych rękach. U, a te sikorki, czy cokolwiek to jest? To nie są sikorki, to są mechamole. Jesus Christ. Mechanizacja postępuje. Nie, no dobra, Aki po prostu użyjemy, żeby szybko sobie poradzić z nimi. Ja nie wiem, czy to wystarczy. Drill attack. One wszystkie się skupiają, kurczę, na mnie. Alarm drugi użyła, natomiast to nic nie sprawiło. PK 428 obrażeń. Jesus, to jest dużo. Teraz to już zwykłe ataki powinny wystarczyć jednak, dokładnie. Więc zazłomowaliśmy przeciwników. Dużo expa dostaliśmy też. Kwestia jest tego typu, że trochę zaczynamy już odczuwać skutki, ale może jako Keiko się będziemy leczyć. Odczuwać skutki tych walk. Tylko nie masz na tyle dużo do przywrócenia sobie życia. Czy Duster potrzebuje? No, oni nie potrzebują w sumie. Reszta ekipy się jakoś trzyma. A my zerkniemy. Mamy dwa przejścia, jak rozumiem. Jedno lewo, jedno w prawo. Pójdziemy w lewo najpierw. Zobaczymy, co tu się czai. Piękny wodospadzik. Więcej molów. Takie cosie też tu są. One się tak bardzo dziwnie ruszają, ale podbiegły obie ostatecznie. To jest bomba przytulaskowa. Okej. Okay. Boję się. Coś czuję, że one wybuchną na nas po prostu. Użyjmy Aki Beta. I użyjmy... Frizy działają na jednego przeciwnika, tylko cholera. To użyjmy tanderków, zobaczymy co się stanie. W sumie to nie wiem, jakie nie mają słabości tak naprawdę. 198, to całkiem spoko. Jejku, teraz ten thunder to jest potężny, są trzy ataki aż. Ale co swoją drogą dużo wytrzymali. Ten jeden się przyczepił do Dustera. Trochę się tego obawiam, jak to się może potoczyć dalej. Spróbujmy po prostu zaatakować. Przecież on wybuchnie na nim. Tak, zaczyna odliczać. Na szczęście musi liczyć troszkę całkiem. Jeśli nie jest takie hop siup. Proszę bardzo, nie zdążył wybuchnąć. No, jestem ciekaw, czy... No, nawet gdyby nam zadał mordercze obrażenia, to przecież i tak byłoby po nim, więc byśmy się raczej zdążyli z tego wyleczyć. Natomiast niebezpieczna sprawa, tacy samobójcy w kurcze w kopalni. O nie, mole się pojawiły. Magiczny pudding. Cholera jasna, mechaniczne mole. No nic, one nie są aż takie potężne, więc sobie poradzimy. Po prostu użyjemy ataków standardowych. Łaś, trzy razy. Ja trochę maszuję w tym momencie już te, szczerze mówiąc, ataki. Nie próbuję się za bardzo wczytywać w faktyczne bicie serca w tej grze. Tym bardziej, że na emulatorze akurat jest ono dosyć takie, ja bym powiedział, nieprecyzyjne. Więc już dałem sobie jakiś czas temu spokój. 10 level. Dobrze, jest jeszcze trochę wbić leveli w sumie. Jestem przekonany, że kolejny boss, który się pojawi, znowu nam... No, uciekaj w inną stronę, kolego. Okej. Okay. Przejdźmy na zewnątrz, jestem ciekawy, tutaj możemy do drugiej jaskini przejść. O, fuck. Przytulaskowe, no dobra. W sumie to tak naprawdę on nic nie robi, jeżeli go zdążymy pokonać. A mamy tyle siły czysto fizycznej, że
Tak naprawdę to on raczej chyba nie zdąży. No bo zobaczcie, 60, 120, 220. Jeszcze proszę bardzo, 2. No on odlicza, ale on nie da rady tego zrobić. Nie są bardzo wdzięcznymi przeciwnikami tak naprawdę. Nic nie robią, dają expa. Oczywiście gdybyśmy byli słabsi, pozwolili im na jakieś damage'owe triki, to byłby problem, ale tak długo jak to po prostu polega... Równie dobrze mogę zrobić tak. Proszę bardzo. I walka jest wygrana. Więc akurat jakbym miał znowu expić, to bym był bardzo zadowolony z istnienia tych stworków. Oczywiście w tym momencie akurat expić nie chcę, ale... O! Zaatakował! Proszę bardzo. Innymi słowy, potrafią też się odciąć trochę. Super bomba była w prezencie od niego. To ciekawe. Jestem bardzo zaciekawiony. Goddess Bustier, co to jest? Tak naprawdę nawet nie wiem, co to jest. To jest ubranko. Ale ono jest takiego słabsze. Jest silne przeciwko ogniu i lodu, co prawda. A ile normalne ubranko, które Keiko ma, daje jej defensywy? Bo jak ta różnica jest nieduża, to whatever, to możemy się zamienić. To jest nieduża różnica. Myślę, że możemy dać tak naprawdę to Keiko. Tylko Keiko może to nosić, prawda? Tak myślałem. Okej. Okay. Zamienimy w takim wypadku tę ubrankę. No to z ciała raczej. I nie z tej. Defensywa spada, ale max PP też wzrasta. Więc fajnie. Im więcej PP, tym lepiej dla nas akurat. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się... Tu się trochę cykam, szczerze mówiąc. Ja się trochę cykam, że to nas pokona. Szczerze mówiąc, więc... O! Zmienił pozycję! Zaraz! On się obraca za każdym razem. Skubany. No dobra, spróbujemy sobie z nim poradzić w takim wypadku. O ile to w ogóle jest przeciwnik, rzecz jasna, bo może nie. To jest przeciwnik, zaatakowaliśmy go od pleców. Pan negatyw. Albo negatywna istota. Ciężko mi właściwie powiedzieć, boję się trochę tego, szczerze mówiąc. Nie, może przesadzam. Ale szczerze mówiąc, wolę schalwować wszystkie obrażenia i wolę od razu zacząć go osłabiać. Zmieniliśmy mu ofensywę, ile się tylko da. Teraz czy ja wziąłem dobry? Tak. Jeszcze Tiftusami zmniejszymy mu defensywę bardziej. A Bonnie niech go powącha, dowiemy się czegoś więcej na jego temat. Dziwna istota, słaba na płakanie. Okej, okay, zmniejszyliśmy mu defensywę, spoko. Tu mu zmniejszamy jeszcze bardziej. To akurat ofensywę, żeby nie było. My się shieldujemy. Oczywiście wszyscy tutaj się wyshieldują w tym momencie. Świetnie. On się obrócił, on faktycznie płacze. Trochę mu współczuję, bo w sumie nie wiem, czemu go tak naprawdę dowalamy w tym momencie. No jeszcze tarczę psiową sobie rzucimy też. A Keiko mu obniży defensywę, rzecz jasna. Podczas gdy on jest słaby na płakanie, więc może smoke bombę mu rzucimy. Może to będzie dobry pomysł, bo niech po prostu atakuje. Zadziała na niego? Zadziałało najwyraźniej, teraz nie może przestać płakać. Zmniejszamy mu defensywę. Niech on trochę tutaj cierpi. My się shieldujemy ile tylko możemy. Jakby ja nie chcę ryzykować tutaj jakiegoś kłopotu. On wygląda troszkę zbyt podobnie do Pillarmenów, znaczy tych ziomeczków, co miały różne pozy. Życie to tylko moment. Absolutnie pozbawione sensu. Pozbawione sensu ziarenko piasku. Boże, święty koleś. Koleś, nie myśl w ten sposób. Nie jest aż tak źle. Czym my go możemy skrzywdzić? To jest takie drugie pytanie obok tematu. Może zmniejszmy mu jeszcze defensywę, spróbujmy przynajmniej. Dwa hity, zawsze coś. Nie zadziałało. Okej, okay, sfrizujemy go. 180 to nie jest jakoś wybitnie dużo. Zawsze to samo. Ojej. Może nie powinniśmy go bić w sumie. Tak naprawdę może robimy jakiś straszny błąd w tym momencie. Ale jak już zaczęło tak trochę, zaczęliśmy to tak trochę głupio przestać. Rzućmy tanderkiem w niego. Myślę, że możemy po prostu zaatakować. Nie wiem, czy ten tander go walnie w ogóle. 111, okej. Okay. Nie zaatakowało nikogo. I dwa. No dwa ataki zawsze spoko też. Duster zrobił swoje. Zawsze to samo. Dobra. No, robimy mu całkiem spore obrażenia. Mi się teraz nawet na tej skończą pepek już. Ale... pytanie, czy to na pewno wystarczy. Spróbujmy go podpalić jeszcze. Kopniemy, ugryziemy. Proszę bardzo, fire. 24. O! Udało się nam go uspokoić. Interesujące. Myślałem, że to będzie... 3 punkty doświadczenia dostaliśmy tylko. Ha. Coś czuję, że popełniliśmy straszny błąd, moi drodzy, ale no jak już tak zrobiliśmy, to tak zrobiliśmy, no. Nie będziemy tutaj teraz kombinować. Długo to trzeba będzie, kurczę, podejść do tego.
podejść do onsenu i się troszkę wykurować, bo głównie z tytułu pepeków. O, dwa na raz? Okej. Okay. Porzucimy Aki w takim wypadku, bo dwa na raz to się robi, wiecie, troszkę bardziej niebezpiecznie. Zresztą możemy też rzucić fajerkę. Reszta po prostu atakuje. Czyli sobie na fajerkę odporni? Może wybuchną od razu? Nie. To by było ciekawe rozwiązanie, gdyby oni faktycznie wybuchli. Dobra, co się dzieje? Do Bonnie jeden przeskoczył, a drugi do Dustera. A teraz powinniśmy już po prostu fizycznymi atakami ich pokonać. Jednego na pewno, drugi. Okej, okay, dwa. No niech sobie liczy chłopak, nic nam nie zrobi. Jakbyśmy się, możemy się faktycznie wrócić do tej jaskini z onsenem, tak? Żeby być na full na pewno. Ja cały czas kurde zastanawiam nad tym kolesiem, co go pokonaliśmy. Trochę mi żal, że to zrobiłem, mogłem tego w sumie nie prowokować. No bo teraz tak, jeżeli byśmy tam chcieli wrócić, to musimy iść tędy. Nie. Nie chcę teraz walczyć z nikim. Hop. A jednak będę zmuszony. O, jeszcze od tyłu! Kurde, nawet nie zauważyłem. Chyba jeden kopnął, zanim cokolwiek się zdążyło zrobić. Oni nie są jakoś wybitnie silni. Problem jest taki, że już nie mam żadnych zaklęć. W sensie many. Chcę się ich w miarę szybko pozbyć, więc pozwolę sobie nałożyć jakiś zaklęć ze strony Keiko. Uuu, mało dobierze. 41 to jest bardzo słaby atak. Powinniśmy w sumie używać elektryczności. Przecież to są przeciwnicy robotyczni, ale tak naprawdę... No właśnie, oni nie są aż tak silni, żeby się tym za bardzo przejmować. 52 level. Świetnie, Keiko też zdobyła. To mnie bardzo cieszy. A teraz pytanie. Ten onsen to był tam... On był tutaj? Czy mylę coś? No, wydaje mi się, że był tutaj. Cholerny sobie, jeszcze drzewo przyszło. O nie. Pamiętamy, drzewo ostatnio atakujemy. Najpierw sępik. On nas tylko troszkę zaatakuje. No my już tutaj kryta wywaliliśmy. Drzewko robi swoje ataki, ale on nas nie, w żaden sposób nie boli tak naprawdę. 37. Nic nas to nie ten. Oczywiście on teraz wybuchnie, wiadomo. Ale na szczęście nas to nie rusza. Bo my idziemy i tak do onsenu. Ale to przy okazji trochę punktu doświadczenia zawsze się przyda. Teraz tak, gdzie był ten onsen? Ja tak bardzo bym nie chciał. A oni są strasznie szybki. Szybcy ci te sępy, szczerze mówiąc. To nie są sępy, to są właściwie łysiejące orły, tak naprawdę. I to niebieskie łysiejące orły. On się uleczył, zanim się walka zaczęła. To bardzo ciekawa taktyka, muszę powiedzieć. Może on też ekspił, tak naprawdę. I nie był w stanie się wcześniej wyleczyć, więc zostaw mnie drzewo. O, dobra. Tu się nam uda spokojnie dostać do tego onseniku. Ciekawe mnie trochę to, że te małpy tutaj się tak znajdują dosyć przypadkowo. Wszyscy inni są stosunkowo silnymi przeciwnikami. Znaczy, przesadziłem z tym silnymi, ale... Dobra, odżyliśmy trochę, możemy wyjść. Keiko przy okazji jakieś zaklęcie się zaraz nauczy, co mnie bardzo cieszy. No i co? No i wracamy do... Znaczy, a może zapiszmy w sumie. Ile się stało rzeczy, bo to się może akurat przydać. Proszę bardzo. I lecimy. To jest taki ciekawostek, kiedy ekspiłem sobie postacie. Nie wiem, czy wam o tym mówiłem. Chyba wydaje mi się, że o tym nie mówiłem wcześniej. Kiedy ekspiłem te postacie przez chwilę poza ekranem gry, to robiłem to na przyspieszeniu, które udostępnia emulator. Co jest super sprawą oczywiście. I wiem, że w ciągu 20 minut zrobiłem równowartość jakichś 3 godzin bodajże, czy 2. Więc miałem taką myśl, że wow, trochę bym czasu na to poświęcił, gdyby nie emulator. Także dobrze wiedzieć. Nie podoba mi się ten atak. Teraz się czuję troszkę dziwnie, nie podoba mi się to bardzo. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś na nasze ataki za bardzo. Na razie nie. Drzewo atakuje, ale ataki drzewa nie są dla nas specjalnie problematyczne. Jak wiadomo, mortal damage, tylko że on nas tutaj nie zaboli aż tak bardzo. Nie wydaje mi się to, że chyba... A no tak, zostało nam to. Chyba już przeszło na szczęście. Tylko już się uspokoiła. PK Freeze na wyższym poziomie, świetnie. To bardzo cieszy akurat. Nie chcę walczyć z tymi sępami ani z drzewami, ale one wszystkie przychodzą. No dobra. Tutaj nie będziemy znowu kombinować za bardzo. Po prostu użyjemy podstawowych ataków. Proszę bardzo. Bonnie dostaje poziom. Dzięki Bogu, że ten HP-ki nie spadają mimo tego. Dobra, udało się nam wyleczyć z Confusion. I idziemy teraz, już idziemy na prawo.
Teraz pójdziemy sobie na prawo, o ile nam się uda tam... Fuck! Zapomniałem się obrócić. Ale w ogóle ta mechanika obracania się już po tym, jak zostaliśmy jakby przyłapani, że tak powiem, jest bardzo fajna. Nie spodziewałbym się jej. Byłem przekonany, że jak już jesteśmy złapani od tyłu, to kropka. Po prostu będziemy w gorszej sytuacji. Ale na szczęście możemy się jeszcze zawsze obrócić, co jest super, super motywem tak naprawdę. Bo dla niektórych ludzi na pewno byłoby to mega frustrujące być łapanym za każdym razem w ten sposób. O mój Boże, drugi mod się pojawił. No dobra, więcej expa przynajmniej wpadnie. Czemu nie? Zdążę zaatakować raz, ale jakby ataki tych moli nie są specjalnie dla nas problematyczne. Za to ich exp jest jak najbardziej mile widziany. Natomiast ja tutaj się już chcę troszkę wyleczyć. Już mi się to przestało podobać. Leczymy ste. Właściwie możemy leczyć siebie. No do stera powinniśmy. Boni ma full HP, co ciekawe. Ani razu nie oberwał Boni w całej tej sytuacji. Dobra, zobaczmy co więc tutaj się czai. Możemy iść do góry, możemy iść do dołu. Myślę, że powinniśmy iść do góry najpierw. Nie wiem, być może od razu zmierzam do głównego celu. Widzę, że te bombowce tutaj dalej są. Dobra, ich sobie przejedziemy dosyć szybko w takim wypadku. Bez większego problemu. Jestem ciekawy, jak bardzo zadają one obrażenia, kiedy wybuchają, ale szczerze mówiąc, to nie tak, że chcę to jakoś bardzo testować. Więc po prostu sobie to wszystko załatwimy prostymi atakami. W oczekiwaniu na przeciwnika, który nas bardziej... no dobra. Mul tak wyskoczył. Niech ma trochę atencji w takim wypadku. Jeszcze przywołał kolegę. No co za ziomek po prostu. A my idziemy dalej do góry. O, zaraz. To nie tak działa. To jest podwodne, podziemne przejście. W sensie tutaj. Cześć, maki. Mam dziwne wrażenie, że byłyby potężniejsze niż się wydaje. Cholera jasna. Tak dobrze, że powiedziałem to akurat w tym momencie. No bo dostaliśmy jakąś obrożę. Obroża jest prawdopodobnie dla Boniego. Tak bym strzelał. A tylko, że mają pewnie ktoś inny w tym momencie w ekwipunku. To jest akurat jedna z rzeczy, które mi się nie podobają. Że trzeba te rzeczy tak przerzucać. Szkoda, że nie korzystamy po prostu wszyscy z jednego ekwipunku i tyle. Ale no trudno. Dużo więcej, 10 więcej, fajnie. Broń żadnej nie mamy, ani niczego innego nie mamy. Tych klimaków trochę tu jest. No nic, spróbujmy tej walki ze ślimakami. Ich jest aż 5! Okej. Okay. Duster zaatakował bardzo szybko. Ja chyba się tutaj nie chcę wygłupiać z nimi. Myślę, że one akurat na fire mogą nie być odporne. Okej, okay, one w ogóle nie są specjalnie silne, ale jest ich dużo. Więc zobaczmy. Okej. Okay. Też ją, ale myślę, że Pikejaki się już nimi zajmie wszystkimi. Tak, to raczej nie ma co się zastanawiać w ogóle. Ten nawet nie zdążył powiedzieć cześć, już zginął. Więc ślimaki zostały rozwalone. Trochę jak spadały, więc w sumie nie ma tego złego, co było. Dobre, o, w sumie nawet nie ogarnąłem, że mogę ich po prostu rozwalić biegiem. Ale tych nie. Tych jednak nie. Mole tak, ale już bombowce, że tak powiem, to nie. Trudno, po prostu rozwalimy je w takim wypadku. W sumie to zaraz, cześć. Chyba przegapiłem. 264, ale co z tego, skoro i tak... Tak jak mówiłem, wygraliśmy. Czyli jak wybuchają, zadają całkiem spory damage, ale nie na tyle spory, żeby się tym jakoś bardzo przejąć. Okej. Okay. Teraz musimy jeszcze zejść na dół i tam prawdopodobnie będziemy już mogli się spotkać z Ionią. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki śliczne za oglądanie. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału, a już niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku Mother Free. Do usłyszenia. Hej!